Dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejną środę kwietnia. Wiem, że dzisiaj trochę później, ale po prostu, no wyszło jak wyszło, muszę dzisiaj film nagrać. No nagrywam go w ciągu dnia po prostu, nie zdążyłam go nagrać we wtorek, więc stąd takie opóźnienie. A będę dzisiaj, słuchajcie, robiła adeciaki. Tak, zapowiadałam, że będę robiła adeciaki. Mam tutaj takie resztki z tego ślubnego albumu, który robiłam ostatnio w Tykocinie. To są resztki papieru bazowego. I on mi się fajnie podoba, myślę, fajnie mi się podoba, podoba mi się, więc myślę, że on mi się też zgra fajnie z kolekcją, którą chcę zrobić, w sensie z kolekcją, której chcę użyć, kolekcją, dużo powiedziane, z papierami, których chcę użyć do tych atyciaków, a chcę użyć papierów, które robiłam na któregoś live'a, jednego z ostatnich. To są, słuchajcie, papiery tosiakowe, steampunkowe. Dostaniecie je oczywiście w tosiakowym sklepiku, są tam dostępne i chciałabym właśnie je wykorzystać do zrobienia tych atyciaków. Mi się one bardzo podobają, a jeszcze ich nie cięłam i pomyślałam, że na atyciaki będą jak znalazł na początek, żeby sobie zobaczyć, jak się z nimi pracuje. Z nich będę korzystać. To są papiery takie męskie, steampunkowe, ciemne. Plus będę korzystała z tych elementów do wycinania. One też są w tosiakowym sklepie. I z tych elementów, czyli tych takich portretów. To będą nasze główne elementy atyciaka. Spod nich będą gdzieś tam wychodziły właśnie te kwiatki, jakieś tam może motylek czy coś. I będzie napis. Napis pewnie dam... albo pewnie kraftoklokowe, te takie czarne paseczki podejrzewam, tylko muszę je zlokalizować w domu, ale podejrzewam, że gdzieś tam je mam, więc będę z tego i z tego korzystała. No i co? Zaczniemy sobie chyba od ogarnięcia bazowego papieru, potem sobie powyklejamy to papierami, a później zrobię sobie cięcie i powycinam sobie te elementy, bo mam je oczywiście niewycięte, powycinam elementy i wrócę do Was już z przyklejaniem elementów. Więc myślę, że tak sobie zrobimy. Zaczniemy sobie od wycięcia bazowych, czyli 2,5 na 3,5 cala. To są atyciaki, które ja chcę... Czekajcie, czy ja tu mam 3,5 cala? Mam, cudownie. Cudownie, wspaniale, niesamowicie. Od razu sobie dotniemy. To są atyciaki, które ja będę brała na wyjazd do Tykocina teraz niedługo. Więc potrzebuję ich dosyć sprawnie. Potrzebuję ich 8 na 2,5, 3,5 na 2,5 cala. Łatwiej dużo zapamiętać rozmiar atyciaków w calach, no bo wiecie, w centymetrach to są tam jakieś, nie wiem, 6 i 4 na 8, 9. No to wiecie, łatwiej zapamiętać 3,5 na 2,5 cala moim zdaniem, zamiast się bawić w centymetry. Nawet jak ktoś nie lubi centymetrów, no to wiecie, większość linijek, trymerów, gilotyn ma te cale. Po co się męczyć? Więc 2,5 cala na 3,5 cala myślę, że jest takim najprostszym wyznacznikiem. Nie mam jeszcze plecków zrobionych, więc plecki sobie będę dopiero dorabiać i kleję sobie później. Wiem, że łatwiej byłoby to zrobić od razu, no ale wiecie, życie, nie? Tak to właśnie czasem wygląda, że się nie ma wszystkiego naraz. No i tak właśnie teraz to wygląda, że jeszcze plecków zrobionych nie mam. Dobra. I chyba jeszcze dwa, jeżeli nie myli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, jeszcze dwa. Jeszcze dwa, jeszcze dwa, bo będzie nas 8. To dotnijmy sobie na 3,5 cala. Ale w ogóle zaraz zaczynamy sezon robienia atyciaków. Będą atyciaki na zloty. Teraz będzie Warszawa, czyli będzie maraton atyciakowy przed zlotem w Warszawie. Później będzie, co później będzie? Później chyba Katowice. Mi się wydaje, bo do Łodzi chyba nie będę robiła atyciaków, bo ja w Łodzi będę, słuchajcie, tak przelotem. Chyba, że jakimś cudem uda mi się... Jeszcze mi została resztka. Chyba, że jakimś cudem uda mi się kilka zrobić przed wyjazdem, bo wiecie, ja do Łodzi jadę przelotem, jadąc nad morze i po prostu obawiam się, że przed wyjazdem mogę się nie wyrobić z atyciakami. Zresztą no, wpadnę i wypadnę tak naprawdę, ale postaram się coś tam sobie zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Niemniej maratonu przed Łodzią nie będzie, no bo tak jak mówię, no, nie planuję ich robić aż tak dużo. Dobra, i wycinamy sobie teraz papierem. Zróbmy... Ile ja mam tych papierów? Raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6, 7, 8, 9, 10. U, to możemy każdego z innego zrobić. No dobra, to tak zróbmy. Zróbmy każdy z innego papieru. Więc tak, najpierw sobie weźmiemy tutaj ten, tylko muszę poobcinać te brzeszki. No bo wiecie, moja drukarka drukuje tak z takimi marginesami te papiery. No po prostu drukuje z marginesami papiery. Wiem, że niektóre drukarki tak nie robią, no moja tak robi niestety. Przez to zawsze muszę się tutaj pobawić z obcinaniem tych, wiecie, brzeszków. Dobra, i weźmiemy sobie, skoro mamy 2,5 na 3,5, o, zrobimy sobie 2¼ na szerokość, 2¼ na 3¼ i zaraz sobie przyłożymy, jak to będzie się prezentowało. No, chyba trochę za duży ten brzeszek, czekajcie. Spróbujmy zrobić szerszy. Mamy 2. To zróbmy 2 i raz, 2, 3/8. 2 i 3/8. Ja tu jadę calami, bo jest mi po prostu wygodniej. 2 i 3/8 na 3 i 3/8. I zobaczmy to, jak będzie wyglądało. O, lepiej. Czyli 2 i 3/8 na 3 i 3/8. Dobra. To będzie tak, a na wierzchu możemy sobie dać tą jaśniejszą stronę tego arkusza. I one wtedy będą ze sobą fajnie grały, tak myślę. Tak zróbmy. Weźmiemy sobie tutaj ten elemencik. 2 i 3/8. Tak. Wcinam sobie piętę. Ale, żebym zmarnowała tutaj tego papieru. 2 i 3, a może po 2 będę robiła, bo wtedy mam w sumie pocięte na 3 i 3/8. Szkoda w sumie, żeby takie skrawki mi pozostawały. Tak to bym mogła... Aha, no przecież mniejsze potrzebujesz, Tosiu, drugą warstwę. O matko. 3 i... To tutaj będzie. 1/4 i 3¼ i 2¼. Ale się zagałamaćkałam się. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. O, i tu mamy takie fajne podbicie mroczne. O. Gituwa? Czy zrobić mniejsze? Żeby było coś więcej. Może, żeby było więcej widać. Zobaczmy, jak będzie wyglądało. Czyli mamy tutaj 2 i tak, to zróbmy 2¼. Zobaczmy, jak będzie wyglądało. I nam sobie zapisać to. 3¼. Zaraz będę się mylić. Już to czuję. Już to czuję, jak się mylę. O, no lepiej. Fajniej wygląda, bo jest widać te zębatki z tyłu. Dobra. No to mamy pierwszego. Czy z tego mi tu starczy? Nie starczy. Nie starczy, czyli ten na odwrót, a ty? To mogłoby być tą naszą wierzchnią warstwą, a na tył wtedy jaśniejszą. O, to tak zrobimy, że jeden będzie jasny z przodu, ciemny z tyłu, a drugi będzie ciemny z przodu, jasny z tyłu. O, dobra, tak zrobimy. Dobra, czyli tutaj mamy 2¼, bo to będzie ta nasza wierzchnia na 3¼. Dobra. Tak będziemy robić. Z jednego arkusza wyjdą nam 2 ateciaczki. Będzie subcio. I teraz z jasnego jakiegoś kawałka robimy tło. Możemy zrobić tutaj. Czyli będzie 3¼. Raz, 2 i 3/8. 3¼. Sobie odciapać piętę. Tak, 3¾ na 2¾. Mało to fascynujące, wiem. No ale niestety docinanie elementów, docinanie bazowych tych arkusików to jest jeden z głównych elementów robienia ateciaków. No co zrobić, jak żyć? Dobra, i zostały mi takie skrawki.
No, może jeszcze do czegoś się wykorzysta, wiadomo. Wiadomo, wiadomo. Więc mamy to. Mamy dwa. Następny arkusz zrobimy sobie... Potrzebuję czterech mieć arkuszy. Mamy raz. Od razu wybierzmy. No ten jest fajny. Ten jest fajny. O, są, wszystkie są fajne. Gorzej. A może ten? Może ten? O, tego musimy koniecznie. Dobra, to weźmiemy ten. Na pewno ten. Weźmiemy na pewno... Tej pani to i tak nie będzie widać. Weźmiemy na pewno ten. No to weźmy też ten, żeby były wszędzie zębatki. I teraz tak, tniemy następne. Dwa i trzy ósme. Wstać najpierw piętkę. Jestem nieogar. Nie ogar. I teraz. Dwa i trzy ósme. Będzie na wysokość. Tak. I teraz piętka. Z tego sobie zrobimy spód i wierzch. Będzie git. Będzie pani zadowolona. Ciekawa jestem, czy się dziewczynom spodobają. Moje ateciaki. Mroczne. Czyli tak, na tło sobie weźmiemy może tutaj ten element. 3 i 3 ósme. O. Tak, okejka. A ten sobie wykorzystamy na wierzch, czyli będzie 3 i 1 ósme. Na 2 i 1 ósme. I ten będzie na wierzch. Do tego. Okidoki. A z tej strony sobie, o, tutaj z tej strony weźmiemy sobie te drugie elementy. Będzie git. I będzie git. Chciałabym powiedzieć, że tęskniłam za robieniem ateciaków, ale wiecie jak to jest. Robi się ich tyle w roku. Ciekawa jestem, ile ja w zeszłym roku zrobiłam ateciaków, bo myślę, że strasznie dużo. 2 i 3 ósme zróbmy. No myślę, że no w zeszłym roku to było... Ciekawe, czy do 1000. Nie, do 1000 raczej nie doszłam, ale 3 i 3 ósme, ale no w zeszłym roku to po prostu no, setki zrobiłam tych ateciaczków. W tym roku będzie pewnie trochę mniej, podejrzewam. O, ale fajnie wygląda. Taki mroczny, różowy. Dobra. Mamy trzeci. I teraz tego sobie... Wracamy. 3 i 1 ósma. Na 2 i 1 ósma. Ciekawe, czy w tym roku pobiję samą siebie z zeszłego roku. Właśnie tak niby trochę mniej mam chyba, chociaż Katowice mi dochodzą. W zeszłym roku nie byłam w Katowicach na zlocie. Też tych takich wyjazdów, wiecie, skrapowych z dziewczynami jest, mam wrażenie, też nie wiem, czy więcej. W tym roku z Anią nie ma planów na wyjazd. No ale z Asią, z Kasią. Trochę się tam tego zbiera, plus wszystkie te wyjazdy na zloty. No zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, tutaj bierzemy te zębatki. 3 i 3 ósme. Nie, 2 i 3 ósme, to się szerokość potrzebujesz. 2 i 3 ósme. Tak. Ale to smroki, zniszczenie. Fajne są. 2 i 3 ósme, 3 i 3 ósme. I tu mamy tełko na kolejnego. Dobra. I z tego robimy sobie... 3 i 1 ósma i tu będzie wierzch do drugiego ateciaczka na 2 i 1 ósma i to będzie nasz tutaj wierzch i z tej strony tutaj spokojniejszej weźmiemy sobie te drugie papierki. Okejka. I teraz 3 i 3 ósme. A
A tu się trzeba skupić. O, źle poszło. No dobra, nieważne. 3 i 3/8. Dwa i 3/8. Tak, i to będzie na spód tutaj. Mrok i zniszczenie, mrok i zniszczenie. No to sobie weźmiemy 2 i 1/8, chyba że weźmiemy tą ciemniejszą stronę. A co mi tam zależy? Będzie się bardziej mrocznie działo. Czyli 2 i 1/8. Na 3 i 1/8. Dobra. I jeszcze jeden papirek. Jeden papirek ten tutaj z tymi boskimi, wielkimi zębatami. Będziemy ciąć od tej strony go, tak myślę. Tak sobie myślę. I co? Dziabiemy go na 2 i 3/8. Tak. I dziubiemy sobie 3 i 3/8. Nie, to weźmiemy sobie na tą wierzchnią, bo to jest takie intensywne, że aż szkoda tego nie wykorzystać na tą wierzchnią. Tu sobie weźmiemy z tej strony na dno. Czyli robimy 3 i 3/8 na dno. Tak. O, widzicie? Jaki fajny mrok. Mega, mega. Bardzo mi się to podoba. A to sobie weźmiemy tutaj od tej strony. 3 i 1/8. Dużo dzieje na tym fragmencie. 2 i 1/8. Bardzo dużo się dzieje na tym fragmencie. Dobra. I na spód weźmiemy sobie tutaj tę lewą stronę, bo ona jest taka spokojniejsza. No, no tak jak wszystkie dotychczas. Okidoki, okidoki. A w ogóle napiszcie mi, czy słyszycie dzieciaki za oknem. Bo już się oczywiście zaczął sezon na dzieciaki za oknem. Ciekawa jestem, jak bardzo słychać. 2 i 3/4. Nie, 2 i 3/8. 2 i 3/8. Odkładamy, to odkładamy. I tak. Ciekawa jestem, czy to słychać, czy nie słychać. Jak tam, jak dobrze zbiera mikrofon, w sensie jak dobrze oprogramowanie wycina te dźwięki. Jestem ciekawa. 3 i 3/8 to będzie na dno. Tak. I teraz będziemy kleić oczywiście. Ja będę to robić na podwyższeniu lekkim. I tutaj bierzemy sobie na wierzch 2, 3 i 1/8. Ani razu się, słuchajcie, nie pomyliłam. Jestem pod wrażeniem samej siebie, szczerze mówiąc. Na 2 i 1/8. Naprawdę, jestem pod wrażeniem samej siebie. Bez kitu. Dobra. I to będziemy sobie oczywiście przyklejać na podwyższeniu. Ja mam tutaj jakieś takie kawałki bermatki, które idealnie się tutaj nadadzą, więc będziemy sobie je przyklejać. Wierzchnią, w sensie pierwszą warstwę robię na płasko, a drugą będę, chyba że ją poszarpię może jeszcze, wiecie co? Ja bym ją poszarpała trochę. Se myślę, żebym ją poszarpała, tylko gdzie ja mam mojego szarpacza? Pytanie za 2 miliony dolarów. Bo to wszystko fajnie, ale trzeba mieć... Bo ja nożyczkami nie lubię tego robić, więc poszukam teraz. Dobra, znalezione, szybko poszło. Więc ja bym sobie jeszcze dodatkowo poszarpała tutaj brzegi. Co, ja może nie będę wam tego wszystkiego pokazywać, no bo to jakby bez sensu, żebyście tutaj siedziały ze mną i oglądały, jak ja szarpię papier. Więc po prostu poszarpię jeden. Ja bym sobie też potuszowała vintage photo te brzegi, żeby nie straszyły tak bielą. Więc pokażę wam tego jednego i po prostu wrócę do was, jak sobie poszarpię i potuszuję już wszystkie.
No bo mówię, chyba nie bardzo jest sens, żebyście oglądały ze mną, jak ja to szarpię i tuszuję. Bo to takie dosyć mało fascynujące zajęcie z waszej perspektywy, a przynajmniej tak podejrzewam. Więc o, tak będę robiła wszystkie 8. I po prostu wrócę do was, jak będziemy już przyklejać. Zastanawiam się w ogóle, czy przyklejać to tak, wiecie, prosto. No bo tą pierwszą warstwę to wiadomo, że przykleję prosto. Ale może tą drugą, bo jakoś tak po skosie klejnąć? Co myślicie? Fajnie będzie wyglądało, tak inaczej trochę. No ja bym to klejnęła tak pod kątem, a później już tutaj obrazek leciałby tak na prosto. Jakoś tak mi się podoba ostatnio pod kątem. Dobra, to wrócę do was z już przygotowanymi do klejenia. Dobra, wracam do was po przerwie. A w przerwie, tak jak mówiłam, wycięłam, w sensie postrzępiłam sobie brzegi, potuszowałam, wycięłam sobie dystansę, więc już mamy to wycięte i wycięłam elementy. Mam wycięte oba te arkusze. Tutaj sobie wycięłam tyle portretów, ile potrzebuję, czyli 8. A elementy wycięłam wszystkie, więc będziemy je sobie zaraz ogarniać. Ale najpierw przykleimy sobie oczywiście tutaj wszystkie te warstwy, żeby nie było. Zaczęłam sobie w czasie cięcia, oglądałam sobie nowy odcinek, nowy odcinek Prostracji z trzecim sezonem Hotelu Paradise, bo Prostracja nagrywa Hotel Paradise stary. Ja ten trzeci sezon co prawda oglądałam na playerze, no tam wiecie, dawno temu, ale z nią zawsze się przyjemnie ogląda, więc sobie stwierdziłam, że cisnę dalej. Obejrzałam z nią pierwszy sezon, obejrzałam drugi sezon, teraz oglądam trzeci, bo już samej mi się nie chce tego oglądać. A wiecie, z kimś zawsze przyjemniej. Zresztą ja bardzo lubię oglądać, jak ktoś coś ogląda, więc wszystkie komentarze, gdzie ktoś ogląda czyjegoś live'a i tam go komentuje, to jest moje życie. W ogóle, w sensie moje życie, coś, co bardzo lubię oglądać po prostu, może w ten sposób, niekoniecznie moje życie. Nawet się zastanawiałam kiedyś swojego czasu, jakby to się przyjęło w skrapie, ale wydaje mi się, żeby się nie przyjęło w skrapie. Wyobrażacie sobie, że ktoś ogląda na przykład czyjś film i go na bieżąco komentuje. No wiadomo, że jakaś tam pewnie krytyka czasem by była. A wydaje mi się, że nasze skrapowe środowisko nie do końca jest otwarte na krytykę. Mi się wydaje niestety. Więc obawiam się, że takie komentarze w skrapie mogłoby się nie przyjąć. Znaczy, może widzów by to znalazło, nawet na pewno by to widzów znalazło, no bo wiadomo. Znaczy, w sumie nie wiem. Ja bym oglądała. Pytanie, czy jest więcej takich osób jak ja, które lubią oglądać no takie, wiecie, komentarze po prostu, gdzie nie zawsze wszystko jest słodko pierdząco i ojej, jak pięknie, ojej, jak cudownie, tylko jednak czasami się mówi rzeczywiście, co się myśli, nie? Więc ciekawe, ciekawe. Możecie mi napisać w ogóle, co wy myślicie o takim formacie komentowania czyjegoś filmu, nie? Czy live'ów na przykład, wiecie, że ktoś by sobie siedział, oglądał, komentował na bieżąco, co ktoś tam robi na przykład. I co myślicie o tym, czy w ogóle polski skrapowy YouTube, skraptub, nazwijmy to skraptubem, czy jest w ogóle na to gotowy? Czy to nie jest coś, co polskie skraperki by przeżyły? Moim zdaniem nie. Myślę, że nie jest gotowy. Myślę, że spotkałoby się to z dużym niezadowoleniem ze strony twórczyń. No bo twórców mamy niewielu, powiedzmy, że twórczyń. Myślę, że to by się nie udało. Więc przyklejam pod skosem, bo mi się tak jakoś bardziej podoba. A nie ukrywam, że ja na przykład chętnie bym coś takiego oglądała. Nie wiem, czy bym nagrywała chętnie, no bo ja tam... To trzeba mieć też odpowiednią charyzmę do czegoś takiego. Ale obejrzeć, to bym coś takiego na pewno obejrzała. I to by się pewnie poklikało, nie? No by się pewnie poklikało. No, takie rzeczy się zawsze klikają. Może jest to jakiś sposób. Może jest to jakiś sposób. Trzeba pomyśleć. Ale właśnie, dajcie mi znać w komentarzach, co w ogóle myślicie o takim czymś. Jeżeli jesteście twórczyniami, to dajcie też znać, co wy myślicie o tym z perspektywy twórcy, nie? Czy chciałybyście, znaczy, no pewnie byście nie chciały, nie? Żeby ktoś oglądał wasz film czy wasz live i go komentował w swoim filmie.
Bo ja na przykład nie miałabym nic przeciwko, żeby ktoś tam, wiecie, oglądał sobie mój film i oglądał go na swoim filmie i na przykład mówił, o, tutaj bym zrobiła inaczej, a to jest źle, a tu gada głupoty. Bo ja tam na przykład, ja bym oglądała, jakby ktoś obejrzał mój film na swoim filmie i go tam właśnie jakoś komentował, to ja bym chętnie to później sobie obejrzała. Ale podejrzewam, że obawiam się, że nie jestem w większości w tym takim podejściu. Ciekawa jestem. Nie, serio. Jeżeli jesteście twórczyniami, no albo widzami, nie? To dajcie znać w komentarzach, co wy w ogóle o tym myślicie, o takim formacie komentowania. Może jest jakaś twórczyni, która by się zgodziła na coś takiego. Można by przeprowadzić taki eksperyment. Ciekawa jestem też, jak to jest z prawami autorskimi w takiej sytuacji. No bo wiadomo, prawo cytatu jest, jakie jest. I tam do jakiegoś momentu można, ale podejrzewam, że osoby, które nagrywają na YouTubie takie dłuższe formy komentarzy, no to jednak mają zgodę jakieś, na przykład, nie wiem, TVN-u, nie? Jak nagrywają właśnie Hotel Paradise czy jakieś inne programy, to myślę, że to już tam trzeba mieć ugadane. Tak obstawiam, że to nie jest takie jechanie po prostu na pałkę za pałkę, tylko jednak jakieś tam, może nie umowy, ale jakieś takie, wiecie, dogadanie się, że to spoko, nie? Więc pewnie z twórcami też trzeba by było się wtedy dogadywać. No ale nie, jestem ciekawa, wiecie, temat po prostu wynikł, dlatego że oglądałam sobie Hotel Paradise u prostracji i tak mnie po prostu naszła taka myśl. A jak się nagrywa film, tak jak ja teraz nagrywam film, nie mam live'a, muszę o czym gadać, nie? Więc to jest to, co mi przyszło do głowy. I tak mówię, a podzielę się z wami taką myślą, bo w sumie to ciekawa jestem, co wy o tym myślicie. Bardzo jestem ciekawa. A tak jak mówię, z perspektywy odbiorcy, myślę, że odbiorcy by się znaleźli na pewno, bo nawet jeżeli się nie przyznajemy, że lubimy oglądać, jak ktoś kogoś za coś tam krytykuje, to i tak lubimy to oglądać. Jakby nie ma co tu się tam, wiecie, szczypać i udawać, że tak nie jest. Każdy, no dobra, może nie każdy, może są jakieś wyjątki, które naprawdę tego nie lubią, ale myślę, że jednak większość z nas lubi sobie takie rzeczy pooglądać. Chociaż pewnie się nie przyzna. Ja się przyznaję, że ja lubię takie rzeczy oglądać. Ja dlatego bardzo lubię właśnie te wszystkie kanały, które komentują jakieś tam dramy w internetach. Lubię takie rzeczy oglądać. Jakoś tak jest takie odmurzająco przyjemne. No i też takie, wiecie, zawsze takie odejście od tego takiego słodko pierdząco. Wszystko jest pięknie, super, wspaniale, nie? Wiadomo, że tak. Wiadomo, że w skrapie wszystko jest pięknie, super, wspaniale. Ale fajnie tak sobie obejrzeć coś innego. Dobra. Ostatnie wklejam i będę jechać już z elementami. I co? I najpierw sobie poprzykładam te portreciki. No i generalnie, jak wam się coś tam, wiecie, nie podoba u mnie, na przykład jakiś, tak jak tutaj w atyciakach, możecie mi zawsze pisać, co byście inaczej zrobiły. Bo ja na przykład na live'ach bardzo lubię to, że wy mi mówicie na bieżąco, nie? Że tutaj coś byście inaczej dały, tu byście coś inaczej zrobiły. Ja się bardzo dużo uczę, nie? Na filmach nie ma takiej opcji, więc jedyną opcją są komentarze. Więc nie wahajcie się, moje drogie, nie wahajcie się, żeby mi powiedzieć, co byście zrobiły na przykład inaczej. Fajnie te papiery wyglądają, powiem wam szczerze. Jestem zadowolona. No i takie poprzekrzywiane są ciekawe. Podoba mi się to. W tym roku jakoś tak mi się podoba, więc chyba będę przekrzywiać w tym roku. Powiem wam, że to już dobrze wygląda, a to jeszcze nie koniec. No dobrze. To tak, to teraz sobie dobierzemy obrazki. Tu mam koteła, możemy dać koteła tutaj. Tu mam kaczuchę. No to możemy w sumie pójść tak. Tu jest taki jakiś jaśniejszy, to możemy pójść tu. Tu jest lama, tu jest panda. Tu jest ptoszydło, papugen, tu jest psiuldek, to na tym jasnym, żeby się odcinał. I tu mamy też psiultka, o, dobra. I pod te zwierzątka ja bym podawała jakieś kwiatki. Tylko ja te kwiatki oczywiście wszystkie poprzecinam na pół, bo one są za duże. Więc jakoś je tutaj tak bym poprzecinała, żeby one były, o widzicie, na przykład tutaj tak. O. A ten na przykład tutaj.
Zastanawiam się, czy też, czy nie potuszować. A jakby to tak w ogóle poprzekręcać, żeby one nie były takie proste, tylko takie poprzekrzywiane. Czy to już za dużo krzywizny będzie? Idziemy z następnym kwiatkiem. Właśnie zastanawiam się, czy potuszować też te elementy. A nie wiem, czy się nie będą zlewać wtedy za bardzo tutaj ze wszystkim. O, dobrze to wygląda. Ach, widzę, że za dużo elementów wycięłam. Taki są na tyle małe, że zastanawiam się, czy właśnie tuszować, bo wydaje mi się, że nie będę ich tuszować, wiecie, bo one się dzięki temu tak odcinają. Jak je potuszuję, to mi się to wszystko zleje w jedną taką całość, a tak to będzie, wydaje mi się, lepiej się odcinać. Więc może nie będę tuszować tych elementów, szczerze mówiąc. Jeszcze tego kwiatka sobie tutaj przetniemy. O. I tego sobie przetniemy tu. Tak, żeby nie wyłaziło, nie? Dobra. No i co? I mam tutaj jeszcze, do kwiatków chyba styknie. Nie będę chyba więcej kwiatków, chociaż może takie małe, może w jakimś takim małym elemencie. Czekajcie, co ja tu mam z małych elementów? Mam jakąś zębatkę. Czy mi się uzbiera 8? 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ta zębatka 8. Dobra. Bo małych kwiatków nie mam aż tak dużo. Tu już małych kwiatków tutaj nie będę przydziubiać. Więc weźmiemy sobie to, co mamy. Dobra. Tu mamy zębatkę, to możemy zębatkę podłożyć pod to. Tu mamy zębatkę, możemy podłożyć tu. Tu mamy ziarówę. To ziarówę możemy sobie podłożyć tutaj pod naszego pandziora. Tylko może ziarówę weźmiemy na górę, pandzie weźmiemy na środek, a kwiata weźmiemy na dół. O, o tak. I tu sobie też weźmiemy żaróweczkę. O, dobra. Tu mamy też zębatkę. Czy tam, co to tam jest. Tu mamy żarówenę. Może być. Tu mamy żarówenę, damy ją na wierzch. W sumie tą też możemy dać na wierzch, tak naprawdę. O, i tu mamy motylka. Też możemy go dać z wierzchu. O. I tak by to wyglądało z samymi elementami. Wydaje mi się, że jest bardzo spoko. I mam napisy, mam takie brązowe napisy, ciemny brąz taki z Craft O'Clocka. I bym je tutaj powdziubiała. Oczywiście je wytnę. Wziąłem sobie kalkę z myślą, żeby je na kalce zrobić. Żeby były takie podbite na czymś. I powiem wam, że chyba mi się podoba ten pomysł, żeby je na kalce. Trochę będzie z tym roboty, ale wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądało. Więc bym sobie je popodklejała na kalce. Ale może najpierw poprzyklejam wszystkie te elementy, żeby to już było tutaj, wiecie, gotowe. To tak, przyda mi się tutaj podbitka, bo ten główny element, czyli naszego portreta, brałabym jednak na podbitce. Bo to zawsze fajniej, jak jest wyżej. No i będziemy kleić, nie? Będziemy kleić. Powiedzcie mi, jaki jest wasz stosunek do ateciaków ostatnio? Bo wiem, że sporo osób może mieć już przesyt ateciaków. No i teraz pytanie, czy robić prosto? Nie, może prosto jednak je zrobimy. Jaki macie stosunek do ateciaków ostatnio? Czy raczej już macie przesyt ateciaków? Czy jednak mimo wszystko robicie? Jak tam w tym roku wasze ateciaki planujecie robić? Ok, i motylka damy sobie tutaj. Tutaj. Czy już na obrazku? Nie, na obrazku to może niekoniecznie. Kurczę, jakoś mi nie pasuje ten motylek tutaj. Może jednak kwiatka dam. O, chyba jednak kwiatek będzie lepszy tutaj. Oj. Jakoś mi ten motylek tutaj nie bardzo. Nie bardzo graj buce. Kwiatek będzie lepiej wyglądał.
Dobra. No i napis sobie zrobimy zaraz. To odkładamy. Idziemy do następnego. Teraz będzie papugen. Papugena też mamy tutaj już wycięty. Papugena wycięty. W ogóle a propos mojego szydełkowania, tak zmieniając temat całkowicie. Dzisiaj natrafiłam, byłam na poczcie, wysyłałam zamówienia, bo miałam jakieś pojedyncze na poczcie. I słuchajcie, trafiłam na gazetę z jakimiś dzianinami, wiecie, wzorami do dziergania, ale niestety były tam tylko gazetki takie z na druty, a że ja do drutów planuję dojść dopiero na jesień, no to jakby no jeszcze nie ten etap, ale tak sobie pomyślałam, może są takie gazety z jakimiś wzorami na szydełko. No i słuchajcie, wsiąkłam w internet przed nagrywaniem filmu i znalazłam rzeczywiście gazetki takie szydełkowe i sobie zamówiłam kilka jakichś tam starych egzemplarzy. Plus oczywiście prenumeraty na cztery te na ten rok. Tam na jeden przyszły. No to jakoś tam po dychu wychodzi, więc nie jakaś tragedia droga. No i super. A może by tu jeszcze jakieś ptoszka? Nie, proszę nie. No i oczywiście kupiłam, no bo wiadomo, jak to ja, jak się na coś tam natentyguję, no to już pozamiatane. Więc sobie zamówiłam i ciekawa jestem bardzo, co to będzie, co to przyjdzie. Jak mi przyjdą te gazetki, to mogę wam pokazać w sumie. Gdzieś tam na live'ie. Ciekawa jestem, jak tam są te wzory opisane. Czy one będą jakoś tak sensownie rozpisane, czy tak jak w tej rozpisce, co mi Kasia pokazała, co zobaczyłam, wzór na chustę, słuchajcie. Kasia mi pokazała wzór na chustę w takim, w takiej instrukcji, powiedzmy, na chustę. Jak ja to zobaczyłam, mówię, Boże... To wygląda jak mapa skarbów. No hardcore po prostu, nie? Jakby totalnie nie mój poziom. Jakieś 10 rodzajów półsłupków, słupków, wszystkiego. Ja myślałam, że już wszystko wiem, a ja się okazuje, że nic nie wiem. Więc ciekawa jestem, jak w tych gazetkach to jest rozwiązane właśnie. Czy one są tam tak opisane w miarę sensownie, czy jakoś tak mniej sensownie. No i właśnie sobie wzięłam z jakimiś świątecznymi projektami, bo sobie pomyślałam, że w sumie do kartek, jak już w przyszłym roku w końcu wyślę kartki na święta, to mogłabym dołożyć też jakieś tam po jednej ozdóbce zrobionej przeze mnie właśnie na szydełku. No bo skoro już będę już szydełkować czas jakiś i jest nadzieja, że mi się do tego czasu nie znudzi, to bym do kartek mogła coś szydełkowego dołożyć. I ja wiem, że w internecie jest mnóstwo rzeczy, jak najbardziej, zdaję sobie z tego sprawę, ale no wiecie, żeby sprawdzić, nie? Że będę już zawsze kupować, no bo raczej nie. Ale tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je. Czy tam jest coś ciekawego. To czemu by nie, no? Możecie mi powiedzieć, czy kupujecie takie gazetki. Ja wam nazw nie powiem, bo powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Jakieś imiona Beata? Kurde, nie pamiętam. Ale jakieś imiona były. Te gazetki to jakimiś imionami się nazywają. Ale nie pamiętam, szczerze mówiąc. Możecie mi napisać, jeżeli szydełkujecie i czy kupujecie takie jakieś gazetki o szydełkowaniu. W sumie pomyślałam, że wiecie, jak coś jest w internecie, no to w internecie wszyscy z tego korzystają. Takie gazetki może mają jakieś takie wzory, które nie są aż tak powszechnie znane, nie? Więc może coś takiego innego też da się tam znaleźć, niż to, co wszyscy z internetu. No tak sobie pomyślałam, ale co z tego wyniknie, to się okaże oczywiście dopiero. Więc zobaczymy. Nie nastawiam się na jakieś niesamowitości. Ale warto sprawdzić, więc dam wam znać. Dam wam znać. Of course. Oj, oj. Oj, oj. A ja dzisiaj muszę właśnie zmontować jeszcze film, żeby go wrzucić w końcu. No po prostu, żem opóźnienie złapała. No i nowości trzeba dziergać to dzisiaj nie będę, bo wieczorem idziemy jeszcze do knajpki ze znajomymi, więc znaczy wieczorem na 18 chyba idziemy, więc już niedługo, a muszę jeszcze do Empiku podjechać dziś i odebrać zamówienie z Rossmana. W ogóle odkąd odkryłam, że w Rossmanie można robić zamówienia, wiecie, bo ja odkryłam Amerykę w konserwie, że w Rossmanie można robić zamówienia przez aplikację z odbiorem w Rossmanie. I wiecie, oni to wszystko zbiorą z półek, spakują w torbę i po prostu się przyjeżdża, odbiera i z bani. No, czyż to nie jest genialne rozwiązanie? Powiedzcie same.
Wspaniała rzecz. Nie trzeba marnować czasu, łazić tam między tymi półkami i szukać i przy okazji wkładać do koszyka 10 rzeczy, których w ogóle się nie potrzebuje, tylko rzeczywiście zamawia się przez aplikację, a w aplikacji jeszcze często są tańsze te rzeczy. No więc zaczęłam teraz tak robić i właśnie jak czegoś tam z Rossmana potrzebuję, to po prostu zamawiam przez aplikację z odbiorem w tym. To w ogóle ekspresowo, w ciągu godziny najczęściej już jest do odbioru, przynajmniej tutaj u mnie, jeżeli wszystko jest w drogerii. Jadę, odbieram, już zapłacone i spoko. Mega rzecz, powiem wam, mega rzecz. I ja nie wiedziałam, że takie rzeczy można robić. A jest w ogóle... Osia odkryła Amerykę w konserwie. Pewnie wszystkie tak robicie, znając życie. Proszę mi się tu odkleić jeszcze, bo tu jeszcze żaróweczce. Nie wszyscy tak robią od zawsze, a ja się tu ekscytuję, nie? Ale ja tak mam, że jak ktoś odkryje, to się ekscytuję. A że zwykle rzeczy odkrywam, no... Po wszystkich długo, długo, tak jak z szydełkowaniem, nie? Wszyscy już szydełkowali, to się odkryło szydełko. Szokujące. Dobra. Idziemy z kaczką. Czy tam innym fenomenem? Fenomen. Tu mam jakieś napisy. A, tu sobie rzędy do szydełka. Zaznaczałam, które rzędy zrobiłam. Szokujące. Oj, dobra. I ładne te atyciaczki. Takie proste. No takie wiecie, no ja zwykle robię proste atyciaki. Jakby tutaj żadnego zaskoczenia nie ma. Moje atyciaczki zwykle są dosyć proste. Ale ja takie lubię. W sensie lubię takie robić po prostu. Ja, wiecie, dostawać to lubię takie wybajerzone atyciaki, wiecie, tam z jakimiś szykrami, innymi bajerami, rameczkami, jakimiś schowkami, jakimiś pop-upami, w ogóle, wiecie, zmediowane, no sztos, nie? Bardzo lubię takie dostawać, ale rzeczywiście w robieniu najbardziej lubię takie dosyć proste atyciaki. Jakoś tak do mnie przemawiają, jeżeli chodzi o robienie. Ale dostawać lubię wypasione, nie ukrywam. Ale pewnie są osoby, które właśnie lubią robić takie wypasione atyciaki, niekoniecznie takie bardzo proste, bo mogą się właśnie wyżyć kreatywnie. I ja to rozumiem. Powiem wam, że te portrety idealne do atyciaka są. Ideolo. Z tymi papierami się mega fajnie zgrywają, uważam. Dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda, moje drogie. Można używać. Pozwalam. Nie no, generalnie jak macie ochotę robić sobie atyciaczki z tymi portretami, no to wiecie, w sklepiku są. Ja na dole oczywiście podlinkuję wszystko. Więc na luzie. Dobra, zupa z bobra. Mamy to. I teraz napisy, moje drogie, jeszcze. No bo bez napisów to ciężko. Też chyba zdarzało mi się jakieś atyciaki bez napisów ogarniać. Mamy 8 atyciaków. Nie, tak mówię, jeszcze później będę sobie do nich doklejać plecki, ale to jak już powstaną plecki, bo jeszcze plecki nie powstały. I tak. O, życie jest chwilą. Mój ulubiony po prostu napis, nie? Ulubiony napis. Dobra, weźmiemy sobie ten rządek na dole, odetniemy. Tak. Odetniemy sobie ten rządek, no a tak ze 3 rządki, później nożyczkami już będę sobie oddziabywać pojedyncze. Ja nie mam tak, żeby jakoś tam, wiecie, przypatrywać się tym napisom i doszukiwać się jakichś tam ukrytych znaczeń. Nie, jakoś nie, szczerze mówiąc. A tą kalkę to bym sobie tak wydzierała, wiecie o co chodzi, nie? No i mamy 8 atyciaków. 4, raz, 2, 3, 4. O, mamy 8 atyciaczków i potrzebujemy 8 napisów. I tak, weźmiemy sobie hashtag zabawa, bardzo dobry napis. Tak, zabawa. Odkrywaj. Też sobie weźmiemy.
Weźmiemy sobie hashtag radość. W sumie pasja też. Hashtag pasja jak najbardziej pasuje. Hashtag radość też. Tutaj mamy nic ciekawego, to możemy wywalić. Hashtag wiara raczej mi się nie przyda. Mamy 4. Co mamy z tej strony? Tu mamy takie długie napisy. Z myślą o tobie. Hashtag wspomnienia możemy wziąć. Też fajny. Tak. Hashtag. O, tu mamy inspiruj. Też fajne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze dwa. Hashtag marzenia. O, też spoksik. Tak. I ja bym wzięła jeszcze tego arta. Hashtag art, bo to też takie fajnie twórcze. Dobra. To sobie od tego wywołujemy. Tutaj odetnę, bo mi zostały kawałek. O, kawałek tego beleczki oddzielającej mi został. Dobra. Dobra, dobra. I będziemy sobie tak. Weźmiemy sobie kaleczkę. Ja sobie odderwę, bo chciałabym, żeby to było. Muszę sobie odciapać kawałek. Dobra. Chciałabym, żeby to było takie porwane na tej kalce. I zobaczmy, czy to w ogóle ma potencjał. Ma potencjał. Cudownie. Dobra. To teraz będziemy sobie tak. Będę sobie przyklejać na kalkę i odcinać kalkę. Tak, żeby góra, dół były porwane, a boki będą równe. O, no i git. Dobra, mamy pierwsze. Teraz marzenia. Marzenia. Myślę, że spoko to wygląda. Nie wiem, leżała mi kalka tutaj i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było kalkę jakoś wykorzystać i stąd pomysł na kalkę. Nie kryje się za tym jakieś głębsze przesłanie. Po prostu, tak jak mówię, leżała, więc wykorzystuję. Ja generalnie mam tak, że do atyciaków często wykorzystuję to, co mi leży na biurku. No chyba, że potrzebuję, wiecie, bardzo długiej serii, no to wiadomo, że wtedy z biurka może nie starczyć. No i też przy bardzo długich seriach, no to sobie tam, wiecie, nie ma opcji, żeby aż tak pokombinować, bo trzeba mieć dużo elementów, po prostu. Dużo powtarzalnych elementów, no bo wiecie, jak się robi 50 atyciaków, no to trzeba mieć wszystkiego po 50. Znaczy, no, można by było robić każde inaczej, ale umówmy się. 50 atyciaków, każdy inny, z inną koncepcją, ja bym przez rok nie chciała robić. Podejrzewam, żeby to się miało szansę w ogóle udać, ziścić, że tak powiem. Więc no nie. Może sobie nie będę odkładać tam daleko, bo tak sięgać po ten klej. Dobra. Ja już się upaćkałam. Dobra. Może jakieś perełki, półperełki bym tu jeszcze kiełbasiła. Czy ja mam jakieś takie coś do takiego steampunka? Muszę popatrzeć, otworzyć szufladę. Kurczę, pół perełek. Jak zwykle brakuje mi pół perełek. Mam jakieś coś, muszę sobie zerknąć. Mam jakieś ze dwa takie te rajno coś tam. One mają taką... Ja nie wiem, skąd ta nazwa się bierze, ale nazwa mi się kojarzy z nosorożcem. Nie wiem, te takie pół perełki dziwne z Actiona, co są. Na nie zerknąć, co ja tam mam, bo tak sobie pomyślałam, że tu by, o, już kot wszedł na atyciaka. Fajnie by było sobie coś tu jeszcze ewentualnie przyklejać, ale zobaczymy, jak przykleimy napisy, ile mi tu miejsca zostanie. Ojojo, odwrotnie, znaczy, no jakby to miało znaczenie, nie? Po prostu bym odwrotnie przykleiła.
Ale już wiecie, ojojoj, ojojoj. Ojojoj, ojojoj. Dobra, czy ja to będę chciała podbijać na piankę? No pewnie byłoby fajnie. Może właśnie na taśmę piankową bym sobie wzięła. Ja mam tu gdzieś taśmę piankową pod ręką. Powinnam mieć. O, mam. Weźmiemy sobie na jedyneczkę. Ale dałaby mi się... Dobra. Tak, żeby nie było takie, wiecie, płaskie, nie? Więc sobie oderwę taki dłuższy kawałek. O, tak sobie. Raz. Dwa. To jest taśma, którą kupowałam u Olgi w sklepie, Olgi Bielskiej. Bardzo spoko jest ta taśma, bardzo ją lubię. Taka jedyneczka. Kupiłam też ostatnio od chłopaków te nowe kosteczki, ale ich jeszcze nie sprawdzałam. No i to są kosteczki, nie? Więc do takich napisów to taśma łatwiejsza, no bo nie trzeba po kilka tych kosteczek, tylko po prostu, wiecie, leci się taśmą i z głowy. Więc jakby trzeba dobierać produkty do konkretnego zapotrzebowania, że tak powiem. Ale te taśmy od Olgi bardzo lubię. Bardzo je lubię. Mam też te takie wyższe. I mam te właśnie milimetrowe. Zresztą jak się z Olgą pracuje, to się fajnie sprawdza, bo Olga na nich pracuje i wiecie, od razu wiadomo, jakiej taśmy użyć. Jak się ma dokładnie te same, a że ja z Olgą... No staram się ostatnio nadrabiać, no bo mam kupiony ten zestaw wielkanocny i mam kupiony ten zestaw świąteczny, którego jeszcze nie skończyłam. Może kiedyś skończę. No mam nadzieję. Znaczy na pewno kiedyś skończę. Tylko pytanie kiedy, nie? W ogóle się zastanawiam, czy by sobie na ten wyjazd, chociaż szydełko myślałam, żeby wziąć. Ale teraz tak się zastanawiam, czy sobie nie wziąć właśnie sprzętu do skrapowania. Muszę szanownego zapytać, co o tym myśli. Czy mi się zmieści do samochodu. Bo jakbym sobie wzięła tak do skrapowania, to może bym sobie przez tydzień, wiecie, bo na tydzień jedziemy nad morze. Tam pogoda, nad polskie morze, żeby nie było. Tam pogoda różnie bywa. Raz jest dobra, raz jest niedobra, ale sporo jest takiego, wiecie, czasu wolnego, że tak powiem. No i wtedy mogłabym sobie spokojnie poskrapować na przykład, nie? Coś tam sobie podziubać, zwłaszcza, że tam stolik jest. Czy nawet na zewnątrz coś tam sobie powycinać. No mogłabym sobie coś porobić. No i się tak zastanawiam. W sumie mam torbę skrapową, wiecie, no włożyć tam jakąś gilotynę, nożyczki, kleje, tego typu rzeczy, no to nie jest jakiś problem. Dobra, i przyklejam. O, i fajnie wygląda z tą kalką. Dobry pomysł był. Przypadkowy, ale dobry. Super. No i tak sobie myślę właśnie, czy by sobie nie wziąć. No niby teoretycznie powinnam ten tydzień taki, wiecie, na chillu mieć, w sensie odpocząć sobie. Ale ja ostatnio tak mało skrapuję dla siebie, w sensie tak mało warsztatków sobie robię, tak po prostu, wiecie, sama dla siebie w domu, że nawet to bym traktowała jako taki odpoczynek, szczerze mówiąc. Nie jako tam pracę, tylko po prostu właśnie jako taką chillerkę, żeby sobie coś tam porobić, podziubać. Mogłabym sobie na przykład, o, albo kartki kasiowe mogłabym sobie wziąć, bo to też takie proste przecież rzeczy są. Albo właśnie olgowy ten, ale z Olgą to i tam trzeba by było pistolet, w sensie klej na gorąco dziobać. A kasiowe te kartki są, mam ten kit na kasiowe kartki i tam w sumie one są zwykle proste dosyć. Jak wiecie, klej, papier i tyle. Nie potrzebowałabym kleju na gorąco, podejrzewam, bo u Olgi, no to wiecie, kwiatki trzeba przykleić, jakieś tam dużo... jakichś tam elementów, czy plastikowych, czy coś. No nie wiem, będę musiała pokminić. Do maja jeszcze mam trochę czasu na szczęście, więc czasu na pokminienie jeszcze trochę zostało. Ale tak zaczęłam się zastanawiać, no bo myślałam, żeby szydełko, no szydełko pewnie też sobie wezmę i coś tam sobie ogarnę do szydełkowania na ten wyjazd. Bo to w sumie też fajne, bo można usiąść sobie gdzieś na zewnątrz i po prostu dziubać. No powiem wam, że sama nie wiem. Za dużo możliwości. Za dużo możliwości, za mało czasu. Bo jadę tylko na tydzień w końcu, nie?
A tam też i w Pokemony fajnie by było połapać, pochodzić. Teraz dużo spaceruję, a tu już będzie cieplej, bo nawet jak będzie brzydko, to i tak będzie cieplej przecież. O, dajcie spokój. Kto to słyszał po prostu? Człowiek ma za dużo możliwości, wiecie, kreatywnego działania i tak trudno się ogarnąć. Bardzo fajnie z tą kalką to wygląda. Powiem wam, że jestem mega zadowolona, że wpadłam na ten pomysł z kalką, bo super to wygląda. Czekajcie, ja sobie jeszcze zerknę na te moje właśnie jakieś tam drobiażdżki. Czy ja mam tu jakieś takie coś, co mogłoby mi się tu przydać? O, mówiłam o tych takich, chociaż to nie są te rajno. Nie, to będzie chyba dziwno będzie wyglądało. No, nie bardzo. Mi się to widzi. Pozłocić? Nie. Wiecie co, ja bym to chyba już tak zostawiła, szczerze mówiąc. One chyba dobrze wyglądają tak, jak są. Ja bym tego też nie chciała chlapać, bo ja jakoś tak z chlapaniami, nie idą mi te chlapania. Ale też nie jestem jakąś wielką fanką chlapań. Więc chyba sobie chlapania podaruję. No i tak bym je chyba zostawiła. No, będą jeszcze plecki. One trafią w foliki oczywiście, jak to u mnie. I takie to są, zobaczcie. Pokażę wam po parce, żebyście blisko sobie zobaczyły. O, takie o. Takie o. Takie o. I takie o. I mamy 8 matyciaczków gotowych. Dajcie koniecznie znać, czy wam się podobają. Co byście zrobiły inaczej? Co byście dodały? Co byście odjęły? No wiecie, jak to jest. No, i jateciaczki już mają swoich właścicieli, więc no nie są dla was do rozdania, ale fajne, proste, a przyjemne. No, mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie, że jutro o 19:30 widzimy się na live'iku, będziemy dalej robić album Ani. No i co? Do zobaczenia. Ściskam was bardzo. Pa, 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 pa.